Witamy wszystkich bardzo serdecznie na specjalnym talk show Neptun TV. Z okazji 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego i mam specjalnych gości, tak jak obiecałam. Gry też będą niezapomniane z udziałem publiczności, no ale nie przedłużając. Zacznijmy od zespołu Kontrast. Oni najlepiej się przedstawią. Zeszłe lato grał, podkaz właśnie tajdę. Mi w płucach tkwi, zaraz maj, a ja nie wiem, czy przeżyję to samo. Tak to nie dzwoń, po 10:00 już pisałam, że wszystko gra. Wszystko gra. Chociaż drugi olał bardziej niż następne 7. O północy wracać z miasta wciąż nie lubię sama. Ale jesteś już dorosły, tak mi mówi mama. Mówisz, że w następny miesiąc znowu minie to 19, kiedy pierwszy postawiłam ten. Kropla innych kropla siebie z mojej perspektywy. Brak mi czasu na kolejny, bo wciąż zmyślam.
wszystkich bardzo serdecznie po raz drugi. Zaczynamy teraz część wywiadu z zespołem Kontrast. Oni nam tutaj już podnieśli temperaturę w studiu, co jest totalnie odczuwalne. Zatem poznajmy ich imiona. Jestem Karolina Romanowska. Jakub Siekierski. Staś Idzior. Mateusz Tomaszewski. I Bartłomiej Pawłowski. Kochani moi, powiedzcie mi, skąd się wzięła ta zajawka do muzyki? Bo widać, że macie do tego serce. No, w moim przypadku to się zaczęło od lekcji muzyki w młodym wieku. Chodziłem na lekcje gitary, tak od pierwszej klasy podstawówki i to się tak ciągnie do dzisiaj. Oprócz tego też lubiłem słuchać muzyki. No i myślę, że muzyka każdemu sprawia przyjemność i nie jestem w tym wyjątkowy. No i teraz Kubuś chciałby się wypowiedzieć. Tak, mi się wydaje. Ja grałam w przedszkolu Maryję w Jasełkach i śpiewałam Lulajże Jezunio i rodzice zapisali mnie na śpiew, potem na fortepian i tak już się potoczyło potem. Ja na perkusji gram od 8 lat z małymi przerwami. No i właściwie to od tego się zaczęło. Muzyki lubiłem zawsze słuchać różnej i tak się to urodziło u mnie. A co wam sprawia przyjemność poza muzyką? No, bo widzieliśmy, że macie fan z tego i dobrze wam to wychodzi. A poza muzyką, co lubicie robić? Co jest waszą pasją? Jak nie muzyka, to co? No przede wszystkim studia, nauka. Ja nie wiem, skąd ten śmiech. Ale nie, tak serio to w piłkę gram. I też studiuję przy okazji. A co? Jeszcze. No, piłka nożna głównie. Skąd wy razem tutaj stworzyliście tą grupę? Dlaczego razem gracie? Skąd się znacie? Gdzie jest ten początek całej przygody zespołu Kontrast? To my ze Stasiem jesteśmy takim trzonem od początku. Tak, zgadza się. Myślę, że Kuba mógłby powiedzieć najbardziej dokładną historię na ten temat. Bo to on się zgadał z naszym byłym basistą i rozpoczął tę przygodę. Gdzie jest teraz ten basista? W Szwajcarii. Chłopacy znali się na początku ze szkoły, Staś, Kuba i właśnie nasz były basista. Ja i Bartek doszliśmy przypadkowo ze znajomości imprezowych. No i znaleźliśmy potem Mateusza. Znalazł się, po prostu. Jak wspominacie swoje początki? Nie boicie się opinii jakiejś takiej osób naokoło was, jakichś znajomych znajomego, który zacznie was hejtować w internecie, to co robicie? Czy to już było takie, nie, dobra, robimy to, czas na przygodę? Chyba, w sensie każdy z nas pewnie trochę się bał na początku, ale jak już się zorientowaliśmy, że to fajnie wychodzi i coś tam potrafimy. No może na początku było ciężko, bo nie mogliśmy się trochę zgrać, ale... Kogo tam obchodzą tam komentarze jakieś w internecie, randomów. Ważne, że na żywo ich nie ma, no. Przynajmniej rzadko są. Właśnie. Najlepsze wspomnienie z koncertu? Albo z takiej przygody waszej muzycznej? Takie miłe. No, każdy koncert był niesamowity. Każdy był, bardzo nam się podobał, ale chyba taki najlepszy to był ten pierwszy, mi się wydaje. W Specjalporcie w Gdyni, na przetarcie. Mi się na przykład najbardziej, znaczy poza samymi koncertami, podoba otoczka tego, że razem tam jedziemy, że tam mamy próbę przed i spędzamy razem czas i w ogóle. Jak już o próbach mowa, to gdzie jest to sekretne miejsce spotkań? Czy to jest jakaś piwnica, czy to jest jakiś garaż? Nie możemy podawać takich danych. Chyba, że Bartek pozwoli. Nie wiem. Tak, no między kiszonkami u Bartka w piwnicy gramy. Tak. Bartek, robisz kiszonki? Ja nie, ale moja mamusia robi, kochana. Następnym razem poprosimy o jeden słoik.
No dobra, no powiedzcie mi, skąd bierzecie pomysły do tych piosenek? Bo one wszystkie są takie bardzo energiczne. Jest tam dużo różnych instrumentów. Gdzieś się przewinął saksofon kiedyś w waszej karierze. Gdzieś tutaj bas, perkusja, wokal, dwie gitary. No to powiedzcie nam, skąd ta inspiracja? Kto pisze też te teksty? Ja piszę teksty. I na początku było tak, że ja też ogarniam melodię do muzyki, ale teraz właśnie tak wychodzi w sumie, że jakoś tak razem ją tworzymy i właściwie dodajemy to, co nam przyjdzie do głowy. No czasami nie wychodzi to szczególnie dobrze, ale właśnie czasem wychodzą takie arcydzieła jak amatorskie z saksofonem. Powiedzcie mi w takim razie, jak już stworzyliście utwór, w jaki sposób wymyślacie tytuły na niego? Bo ponoć to jest ważne, żeby w tytule były użyte słowa, które pojawią się w refrenie, bo wtedy łatwiej zapamiętać tytuł kawałka. Dodzia tak powiedziała. Dodzia tak powiedziała. Troszeczkę powiedzcie coś, bo ja to nie mogę być, wiecie. W sumie z wymyślaniem tytułów to jest duży u nas problem, bo większość tytułów to mamy na razie roboczych, tak naprawdę. No ale głównie to patrzymy na tekst piosenki i po prostu jakieś głębsze znaczenie szukamy. I, no i w sumie w ten sposób jakieś synonimy czy jakieś takie rzeczy. Kiedy następna piosenka? No już w sumie niedługo, bo mamy już tak naprawdę w całości nagraną, więc wyczekujcie. Ale jeszcze nie mamy dokładnej daty. Nawet dwie. No nawet dwie. Dzisiaj graliśmy. Tak. Jak już powstaje piosenka, jak już macie ją nagraną, śpiewacie, gracie, to fajnie stworzyć jednak ten teledysk. I tak, w jednym jeździła na dachu. Opowiedz nam o tym, jak trwał ten proces twórczy. Otóż tak trwał, że mieliśmy dwa samochody. Ja weszłam przez szwerdach na dach auta Bartka. I drugie auto jechało z przodu i tam był nasz kolega, który tam z kamerą nas kręcił. No i tak. Okej. Okay. A czego lubicie słuchać? Tak prywatnie. Na czyj koncert chcielibyście pójść? Kto was inspiruje? Ja bym chciała pójść na koncert Georgie Smith i Amy Winehouse, ale to akurat niestety już się nie wydarzy. Ja bym bardzo chciał zobaczyć Johna Mayera w Polsce, ale nie wiem, czy się doczekam czegoś takiego. Tak. Dawid Podsiadło. Dostajesz bilety na najbliższe koncerty? Nie. Ale kupiłem na Maneskin i czekam od roku. Ja w sumie nie mam takiego jednego artysty, którego bym chciał zobaczyć. I generalnie nie ograniczam się na jakieś gatunki i słucham wszystkiego, ciężko mi powiedzieć. Ja byłem na Nicku Cave'ie, z Karoliną nawet, i to było takie moje największe marzenie koncertowe, myślę. A jak teraz patrzycie na ten rynek muzyczny, jest bardzo dużo hip-hopu, coraz bardziej popularny staje się K-pop. Jak myślicie, czego jest za dużo, czego jest za mało? Co byście zmienili? No tak, wszystkiego jest idealnie. Tego co ludzie lubią słuchać, no to będzie popularne. A my celujemy w taką trochę bardziej alternatywę. Która też z tego, co obserwuję, potrafi się wybić. Fajna rzecz w tej naszej erze internetowej jest taka, że każda muzyka może znaleźć swoją niszę, myślę. I myślę, że ilość muzyki, którą tacy młodzi ludzie jak my mogą produkować, też się zwiększa, bo narzędzia do produkcji muzyki są coraz bardziej dostępne, instrumenty są coraz tańsze, więc myślę, że tej muzyki będzie tylko więcej i to jest super. W muzyce coraz popularniejsze też jest robienie różnych rozliczeń, czy to społecznych, czy to jakichś relacji międzyludzkich, czy rozliczeń jakichś politycznych. Co sądzicie o tym i czy wy byście kiedyś mogli pójść jako zespół w tym kierunku, czy wy chcecie bawić swoją muzyką? Dawać tą taką pozytywną energię, a nie bawić się w jakieś takie rozrachunki. To pytanie jest super i ja chciałem na nie odpowiedzieć. Częściowo przynajmniej. Generalnie to uważam, że ciężko jest nie napisać czegoś w muzyce. Ciężko jest nie napisać muzyki o czymś. Jak się pisze tekst,
to naturalnie chce się coś napisać, mam wrażenie, nawet jeżeli pisze się go w takiej formie typu, żeby było coś po prostu. I tak coś się tam napisze, czy emocjonalnie, czy politycznie, nieważne, ale też, po drugie, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia moim zdaniem, bo to od widza zależy interpretacja sztuki czy czegokolwiek, co się stworzy. Ludzie potrafią słuchać Rage Against the Machine i dziwić się, nie wiem... Ja już widzę, kto pisze następny tekst. Nie ja. Tak, i dziwić się położeniu politycznemu artystów, którzy grają tą muzykę, więc tyle. Mi się wydaje, że ja z reguły używam tekstów do, że tak powiem, rozrachunków moich własnych emocji, więc raczej nie widzę tam jakiejś polityki w nich, w tych tekstach, no, ale zobaczymy. Czyli swoją muzyką, co chcecie przekazać? Emocje, no, fun. Co przyjdzie do głowy. Tak. Muzyka to dla was chwilowa zajawka, takie coś, co chcecie robić teraz, tu, w latach młodzieńczych? Czy chcielibyście się tak rozwinąć i na przykład za 10 lat widzicie zespół Kontrast na, jako line-up na Openerze w Gdyni? No, chcielibyśmy się rozwijać, to na pewno nie jest takie chwilowe. Okej. Okay. Czyli to nie jest chwilowa zajawka. Idziemy z tym dalej. I muzyka to nasze marzenia na przyszłość. Tak. Dobra, to zadam wam takie pytanie, które zadałam wam już, jak tutaj sobie gadbędziliśmy przed. Nie nudzi wam się granie tych samych piosenek? Nie. Myślę, że nie, bo to też co innego granie tych samych piosenek na koncertach, a na próbie, bo wiadomo, że na próbie, jak musimy grać jedną piosenkę kilka razy pod rząd, to każdy już trochę marudzi. Ale myślę, że podczas koncertu też są takie pozytywne emocje, że to, że się powtarzamy i gramy to samo, to trochę umyka nam. Jaki jest wasz ulubiony cover do grania? Dawid Podsiadło. No, najwięcej graliśmy Dawida Podsiadło chyba w dobrą stronę. W dobrą stronę. No dobra, słuchajcie, ja nie mam więcej do was pytań. Mega się cieszę, że w ogóle muzyka tak scala ludzi, bo pamiętamy, jak była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i były niestety w 2019 przykre wydarzenia. Wtedy artyści zorganizowali ten koncert Artyści Przeciw Nienawiści i muzyka wtedy złączyła ludzi w szczytnym celu, żebyśmy nie mówili mową nienawiści, mimo że ona jest niestety coraz bardziej popularna mimo wszystko. Dlatego mega się cieszę, że dzisiaj przyjechaliście z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do nas, do studia. Zagraliście niesamowity koncert. Wszystkim się podobało, prawda? Mnie również i mega się cieszę, że mogłam z wami trochę porozmawiać o tym, jak wygląda wasza kariera. Życzę powodzenia, do zobaczenia za 10 lat na Openerze. Będę stać w pierwszym rzędzie pod sceną. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To był jakże ciekawy, a zarazem zabawny wywiad, który przed chwilą przeprowadziłam. Jednak to nie koniec atrakcji, które dla was przygotowaliśmy w tym specjalnym talk show. Teraz zaangażujemy zgodnie z obietnicą publiczność i zaczniemy od pytań z Never Have I Ever. Czy znajdą się na sali jacyś chętni, odważni, co odpowiedzą nam na pytania? Mamy 4 ochotników, zatem zapraszam całą ekipę na kanapy. Poczęstujcie się tabliczkami. Jeżeli coś robiliście, obkręcacie na I have. Jeżeli czegoś nie robiliście, jest napis I have never. Znacie gry, zasady gry. Dobra, przedstawcie nam jeszcze swoje imiona, żebyśmy wiedzieli, z kim tutaj się mierzymy. Maja. Nordin. Michał. Gosia. Dobra. Dajcie tutaj, wyłączę, bo mikrofon wam potrzebny nie będzie. Jesteście gotowi? Let's go. Dobra. To zaczniemy od takich łatwiejszych. Nigdy, przenigdy nie piłem alkoholu. Nigdy, przenigdy nie oglądałem Kevina samego w domu. Okej. Okay. Nigdy nikomu nie dałem celowo złej rady. O!
widzę tutaj. Nigdy, przenigdy nie płakałem, żeby coś osiągnąć. Nigdy, przenigdy nie wpadło mi nic przypadkowo do toalety. A co to było? Telefon? Nigdy, przenigdy nie wyobrażałem sobie, że jestem w teledysku słuchając muzyki. Nigdy, przenigdy nie dałem nikomu fałszywego numeru telefonu. Nigdy, przenigdy nie zasnąłem w miejscu publicznym. Nigdy, przenigdy nie skłamałem w CV. Nigdy, przenigdy nie czytałem czyichś SMS-ów. Nigdy, przenigdy nie pisałem lub nie dzwoniłem na przypadkowy numer. Klasyk. O, ktoś tego nie robił. Nigdy, przenigdy nie wystawiłem nikogo na randce. Nigdy, przenigdy nie kłamałem na temat swojego wieku. Nigdy, przenigdy nie tańczyłem na stole. Nigdy, przenigdy nie sprawdzałem osoby w internecie przed randką. Nigdy, przenigdy nie kochałem się w sławnej osobie. Proszę was, Justin Bieber. Nigdy, przenigdy nie oglądałem materiałów Neptun TV. A nie. Nigdy, przenigdy nie skłamałem w tej grze. No, widać, że tutaj były pikantne te odpowiedzi. Przeżyliście? Tak. Dziękuję wam bardzo. Zatem tą grę kończymy w Nigdy, Przenigdy. Mam nadzieję, że nie żałujecie swojego udziału. Ale to nie koniec atrakcji, bo przechodzimy do następnej gry z wyzwaniami, gdzie nasi następni ochotnicy zmierzą się z kolejnymi pytaniami. To była pikantna gra. Dowiedzieliśmy się, co jej uczestnicy robili albo nie robili jeszcze w swoim życiu. Teraz czas, żeby zmierzyć się z kolejnymi pytaniami. Czy ja znajdę jakichś śmiałków na publiczności, którzy są gotowi trochę się przed nami odsłonić? Pamiętajmy, że to jest program familijny. Mamy ochotników, zapraszamy. Oklaski, oczywiście, oklaski dla tych, co się odważyli. Kochani, tym razem trochę więcej będę od was wymagać. Będę zadawać wam pytania, co wolicie, albo pytania ogólne. Osoba po prawej stronie będzie musiała wybrać kolor fasolki, którą będziecie musieli zjeść w przypadku, kiedy nie odpowiecie na pytania. Czy zasady gry są zrozumiałe? Tak. Dobra, to jeszcze taka kwestia formalna. Po kolei będziecie sobie podawać mikrofon, żeby móc odpowiedzieć na pytanie. Nasi śmiałkowie niech się przedstawią. Hubert Karna, dzień dobry. Grodzki Mateusz. Zuzia Bielewicz. I Weronika Urbańska. Czy jesteście gotowi? Jest. Czy możemy zaczynać? Nie. Nie, no jesteśmy. Dobrze. Lecimy z tematem. Mateusz, wybierz kolor fasolki dla Huberta. Tylko dobry. Dobry kolor? Możemy przesunąć się bliżej. Mamy fasolki w kolorze pomarańczowym, żółtym, różowo-czerwonym, zielonym, różowym i podobne, oraz fioletowe i granatowe. Z Maty może być problem, bo jest daltonistą, ale... To prawda. Ale miejmy nadzieję, że podoła. Czerwony. Dobrze. A wiesz, który to jest czerwony? Zobaczymy. Hubercie, zaczynamy. Którą lekturę w szkole przeczytałeś?
Hobbita. To była w sumie jedyna. Była taka lektura? Tak. Mhm. Podstawówce. Ale w całości. To jest poprawna odpowiedź. To jest poprawna odpowiedź. Zaliczamy. Przechodzimy super. Dalej. Czy mogę już zjeść tą czerwoną fasolkę? Nie. Nie. Jak nie odpowiesz, to ją jesz. Mówiłem, że nie rozumiem pytań. Mateusz. Każdy ma jakieś minusy. Czego w życiu byś nie założył? Konta na fotce. PL. Taka strona. Chodziło nam o garderobę, ale dziękujemy za to wyznanie. No to nie doprecyzowałeś pytania. Dobrze, no to jakiej części garderoby byś na siebie nie założył? Ojej. Obcas to nie jest część garderoby do końca. Buty na obcasie. To buty na obcasie, no dobra. Dobrze. Zaliczamy. Nie, noga mi się nie mieści. Zuza, jesteś gotowa na swoją część? Jestem gotowa. Jaka była twoja najbardziej stresująca sytuacja w życiu? Matko, jedna? No, chyba najbardziej stresujący był egzamin na prawo jazdy. Ale zdałam. Za pierwszym razem. O dziwo. Gratulujemy. Dzięki. Zaliczamy. Brawa, brawa. Tak, za to się należą brawa. Nie każdemu się udaje. Vera, twoje najbardziej zwariowane wspomnienia. O matko. To ja w wakacje mam zazwyczaj taki czas, że zawsze robię coś takiego, powiedzmy, szalonego i raz miałam długą zmianę w pracy, chyba skończyłam o 5 rano i poszłam się kąpać do jeziora, zaraz po pracy. O wschodzie słońca. O wschodzie słońca, ale w ubraniach, żeby nie było, w ubraniach. Z pracy. Z pracy? W ubraniach? To tak tłuszczem przysiąkało. Dokładnie. Później pływało, później po jeziorze. Nie mogę zdradzić, przepraszam. Nie wiem, czy wtedy zaliczamy taką połowiczną odpowiedź. Nie. Moim zdaniem musisz zjeść fasolkę. Hubert, jaki kolor wybierasz dla Weroniki? Najgorszy. Szybko poszło. Nie no, to tutaj. A którą, bo tu jest parę kolorów. Czy mam wylosować? Wylosuj. Mam wylosować, to chyba nawet ci pomieszasz. Dobra. Czarna to jest? Fioletowa, czarna? No. Dobra. Dobre? Słodkie, więc chyba dobre. No, ale nie wiem, co to jest. Winogrono? Może? Nuda. Dobre. Dzięki. Wracamy do początku. Wracamy do początków. Hubert, znowu trafiło ci się łatwe. Łatwe życie mam, no co? Wolisz kawę czy herbatę? Fuj, kawa. Herbata oczywiście. Proste. No, doliczamy. Mati, doszły mnie słuchy, że założyłeś sobie konto na Disney Plusie. Zatem pytanie będzie proste. Disney Plus czy Netflix? Disney Plus. Netflix ma obecnie bardzo słabą ofertę. Zuza, gotowa? Tak. To tutaj musisz się zastanowić nad tym pytaniem, żeby nie narobić sobie wrogów. O nie. Oglądanie piłki nożnej czy siatkówki? Oglądanie siatkówki, oczywiście, że siatkówki. Wolę siatkówkę. Nawet na mój wybór na WF-ie wybrałam siatkówkę. Za łatwe. Vera, K-pop czy pop? Zdecydowanie pop. W ogóle nie słucham K-popu, bo to nie są moje klimaty. Chociaż nie mówię, że jest zły, ale nie słucham, nie dla mnie. Dobrze. Teraz nikt nie je fasolki? Nie. Czemu miałbym ktoś? Uratowali się. Bez sensu. Ale może ty będziesz tą osobą, która zje fasolkę. Miejmy taką nadzieję. Kto był twoją pierwszą miłością? Pierwszą miłością? O kurczę. Zjedz fasolkę. Nie, poczekajcie. Ja coś wymyślę, ale nie pamiętam, bo ja mam bardzo słabą pamięć ogólnie. Ja nie pamiętam niczego, co robiłem przed trzecią klasą liceum. Także... Patrz na prawo. Nie no, chyba Hermiona Granger mi się wydaje, że to była moja pierwsza miłość, albo Selena Gomez, nie jestem w stanie wybrać. Nie mogę się zdecydować, ale jakbym patrzył na to teraz, to bym wolał Hermione Granger jednak. Inteligentnego kręcą. Moim zdaniem powinien zjeść fasolkę. Moim zdaniem też. Mogę zjeść. No to dawaj, bo to była... Je fasolkę? Tak. Je fasolkę. Dobra, Mati, czerwony. Który kolor? Czerwony.
Kurczę, to jest takie czerwone, takie różowe. No dobra, zobaczymy. Dobra? Mhm. Kwaśne, fajne. Co to? Dobra. Co to? Robimy asymyry. Wiecie co? Słaby w to jestem, ale jest kwaśne i w sumie dobre, więc mi smakuje. No dobra, to Mati. To ja. Jakie było twoje ostatnie kłamstwo? Ojej, ostatnie kłamstwo. Które z ostatnich? Które z ostatnich, właśnie. Żeby... Wczoraj? Żeby... Dzisiaj było jeszcze z pięć. Prawda. Żeby nie skłamać. Skłam i powiedz, że to było kłamstwo. Ale ty jesteś Hubert. Lubię inteligentne, tak że wiem. Dzięki. Ostatnie kłamstwo. Nie czekasz od odpowiedzi. Dobra, wczoraj. Dobra, długo mi to nie, wczoraj było kolegium CDN-u. Jako dobra. Zuza, wybierz mu kolor. Wybieram żółtą. Która to? Nie wiem, wylosuj. Przecież jestem ciekawa tego kłamstwa na temat kolegium CDN-u. Co mówisz? Jestem ciekawa tego kłamstwa. Tu jest prezes. Nie może ci powiedzieć przecież. To dobre? Co to było? To jest sernik, coś w tym stylu. A z rodzynkami czy bez? Sernik. Zuza. Jak można jeść sernik bez rodzynek? Jak może iść jest z rodzynkami? Mój zeń powinien zjeść za to. To nie było pytanie. To była zła odpowiedź po prostu. Słucham, pytają. Jaka była twoja najbardziej żenująca sytuacja w życiu? Zjem fasolkę. Wybierz mi kolor. Nie będę takich rzeczy tu opowiadać. Nuda. To. Wpisz sobie jakąś ładę. Zakład, że teraz będzie nie dobra? Dobra, kokos jakiś. Kokos jest dobry. Bera. Tak. Twój najbardziej żenujący nawyk to? O matko, najbardziej żenujący nawyk. Jezu, mi jest strasznie ciężko tak myśleć o swoich nawykach, bo nie wiem, czy ja mam jakieś takie. No dobra, na co to czekamy? Ktoś by mógł mi powiedzieć, bo ja chyba nie wiem. Nie mam. Nie, no cóż mam, ale nie wiem. Nie wiem, szczerze. Hubert, znasz swoją przykro misję. Przykro mi. O, mogę sobie wymyślić? Wybierasz fasolkę. No chciałem od razu, ale... Dobra, lecimy z zielonym, proszę bardzo. Zgniła ryba. Dobra. Co to było? Jarawa. Jabłko chyba. Hubercie, zatem... No, słucham ciebie. Gdybyś mógł się umawiać z kimkolwiek na świecie, kto to by był? No jak, moja dziewczyna, a kto? Brawa! Na drugim miejscu byłby Mati G. Też bym wybrał dziewczynę Huberta. Czyżby tutaj się szykowała para do walk na Fame MMA? Przecież się zgadzamy. Walka o dziewczynę? Przyjaciela? Tu nie ma żadnych konfliktów. Mati, najgorsza rada, jaką kiedykolwiek dostałeś? Bądź sobą. Kto nie dostał takiej rady? Ona jest na karteczkach z wróżbą. Zuza, jesteś gotowa? Tak. Chcesz łatwe czy trudne pytanie? Łatwe. Trudne, żeby zjadła w końcu jakąś... Zjadła? Już jadła. Ale jakąś niedobrą. Jaki jest twój ulubiony film? Mój ulubiony film? O Boże, jeden? Nie wiem. Za długo. Mój ulubiony film? Nie. Lubię filmy romantyczne, więc na pewno Notebook. I wystarczy. Tak, no. No to... Ten jest jeden z... Wera, czy boisz się chodzić w ciemności?
Boję się, ale to nie ze względu na to, że jakby boję się samej ciemności, tylko ja sobie zawsze coś wyobrażam i zawsze coś w tej ciemności widzę. Więc trochę się boję. No jakieś ciekawe daj. Czego nikt o tobie nie wie? Ja zjem fasolkę. Mati, czy nie hornory? Niech będzie czarna, fioletowa, whatever. To nie jest wersja, to są same dobre przypadki? Ja nie wiem, bo to nie moje fasolki. Mamy farbę. Później się okaże, że to jest ale... dobre. Tak pewnie będzie. Mati. Może Lukrecja Mati. Może. To ja. Co robisz, gdy budzisz się rano? Budzę się rano, to już jest złe. Idę spać dalej. To jest akurat możliwe, Mateusz zawsze się spóźnia. O. Jego organizm tego wymaga. Zuza, pogadajmy teraz o sprawach sercowych. O Boże. Czy powinniśmy dawać drugie szanse? Nie. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Też się zgadzam. Szybko. Okay. Zbliżamy się bardzo szybko do końca, podobnie jak szybko mijają nam wakacje zawsze. Zatem na koniec bardzo popularne i lekkie pytanie. Góry czy morze? No ja zdecydowanie morze, bo nie jestem fanką gór, ani to w sezonie zimowym, ani letnim. I wolę dużo bardziej, nie wiem, sobie leżeć na plaży, czy się kąpać, więc totalnie może. Tak. Dobrze, wielkie brawa dla naszych ochotników. Ja bardzo wszystkim dziękuję. To jest koniec programu specjalnego Neptun TV zorganizowanego na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!